Grupa geologów i miejscowych nauczycieli postanowiła zbadać najstarszą historię Beska. Do badań zaprosili mieszkańców gminy. Informacje czerpią z ziemi. Z koryta Wisłoka zebrali skamieliny. Niektóre z nich mają nawet 30 milionów lat. Mówią o tym, jak wtedy wyglądały tereny dzisiejszego Beska. Przede wszystkim mówią o tym, że kiedyś było tutaj morze, że w tym morzu rozwijało się życie, że teren ten był od czasu do czasu, prawda, nękany jakimiś trzęsieniami ziemi, zakwitami różnych oceanicznych glonów. To wszystko można w tych skałach wyczytać. Skamieniałości dostarczają wiadomości o wyglądzie fauny i flory w minionych epokach. Są także jednym z podstawowych źródeł informacji o środowisku i klimacie tych epok. To dzięki nim wiemy, że na przykład kiedyś płynęło tędy morze. Tutaj mamy zapisaną historię, powiedzmy, z ostatnich kilkudziesięciu milionów lat w skałach osadowych, gdzie w takim obszarze pomiędzy Europą i Afryką, wtedy to nie była Europa i Afryka, to taka płyta europejska i afrykańska, istniało morze, ocean Tetydy, którego pozostałością jest obecnie Morze Śródziemne. I w tym oceanie gromadziły się osady. I one w okresie miocenu zostały zafałdowane bardzo pięknie. Takie fałdy są widoczne w Rudawce Rymanowskiej. Na pewno, żeście tam Państwo byli przy jakiejś okazji, bo tam są różne imprezy, te fałdy tam ładnie widać, prawda? I w tych skałach można zaobserwować struktury, ślady skamieniałości, które mówią nam, jakie warunki w tym morzu panowały. Są to jednocześnie tam akurat nie w Rudawce takie tak zwane łupki menilitowe, które są skałą macierzystą dla ropy naftowej i gazu, więc interesujące także gospodarczo. Poza tym już po uformowaniu się tego orogenu karpackiego, po zafałdowaniu tych skał, w okresie czwartorzędu, w czasie zlodowaceń, zachodziły tutaj różne ciekawe zjawiska i między innymi efektem tych zjawisk jest tak zwany przełom Beska. Nasze tereny są bardzo ciekawe i bogate w różne zjawiska geologiczne i myślę sobie, że warto by było przybliżyć właśnie mieszkańcom Beska czy okolic tą tematykę, która może w przyszłości jakoś pobudzić rozwój turystyki na terenie Beska. Podczas wykładów profesor Andrzej Solecki wielokrotnie podkreślał, że tutejsze tereny są bardzo ciekawe dla geologów i stanowią prawdziwą kopalnię wiedzy o przeszłości. Niezwykłą historię regionu lokalni działacze chcą ocalić od zapomnienia i przekazywać kolejnym pokoleniom. Ten przełom stał się zapomniany w tej chwili. Kiedyś stanowił serce dla wypoczynku, dla ludzi z Krosna, Sanoka nawet zjeżdżali się. Teraz niestety z jednej strony dobrze, że zapora powstała, ponieważ ona uregulowała bieg rzeki, a z drugiej strony po prostu ten przełom, no nie powiem, że zniszczyła, ale po prostu stworzyła taką sytuację, że dno zarosło, zbocza zarosły. Ludzie wykupili sobie zbocza tegoż przełomu i w zasadzie stał się on w pewnym sensie już nie do zwiedzenia, ale posiada przede wszystkim faunę i florę różną, którą się nie spotyka, a z drugiej strony to przede wszystkim to chcieliśmy pokazać tym młodym, że on kiedyś był, istniał, że on stanowił nie tylko walory turystyczne, ale przede wszystkim tam był tartak, tam rzeka dostarczała kamienia, no wielu innych rzeczy. Spotkania z historią zapisaną w skałach odbyły się w ramach projektu Przełom Wisłoka, jego geneza, skały, skamieniałości jako dokument dziejów Ziemi Beskiej.